Witajcie, kochani, w mistycznym ogrodzie. Ja nazywam się Lili, a dzisiaj zapraszam Was serdecznie na kolejny horoskop. Tym razem już horoskop świąteczny, słuchajcie. Tydzień 20 do 26 grudnia. Oczywiście z tego miejsca życzę każdemu Tobie, mojemu subskrybentowi, moim cudownym, wspierającym, kochanym, każdemu, kto ogląda, jesteś osobą nową czy stałą osobą, która ogląda, witam Cię serdecznie i życzę Ci wszystkiego, wszystkiego, co najwspanialsze w tym czasie, w te święta. Życzę Ci dużo uśmiechu, życzę Ci dużo radości, życzę Ci spełnienia marzeń i aby udało Ci się w te święta być z tymi osobami, z którymi pragniesz spędzać ten czas. Niech to jest czas spokojny, niech jest to czas zdrowy i pełen obfitości. Tego życzę każdemu Tobie z tego miejsca w tym cudownym tygodniu. Witam Was oczywiście serdecznie na kanale, witam Was na tym horoskopie. Oczywiście dzisiaj ten filmik będzie emitowany też osobno z kropelką astrologii, z zapowiedziami, z rekomendacjami. Co tu jeszcze będziemy mieć? Opowiem o kartach, które będą użyte w tym czytanku także, bo mówicie, że fajnie, żebym to kontynuowała, więc oczywiście tak zrobimy. Witam serdecznie wszystkich na kanale jeszcze raz. Witam wszystkich wspierających moich cudownych. Jeżeli ktoś ma ochotę z Was dołączyć do tego grona, będę bardzo wdzięczna. Jestem zawsze bardzo wdzięczna za każdą cegiełkę na wspieraniu mamy. Codziennie nową energię dnia rozpisaną na zakładce społeczność, więc zawsze można zaglądnąć. Jest tam 5 zdjęć, do tego jest tekst, do tego są pytania z channelingu, które mamy podpowiadane na każdy dzień. Trochę numerologii, trochę takich różnych informacji, czasem troszkę astrologii. Wszystko, co poczuję, że jest ważne w danym dniu dla nas. Zapraszam serdecznie, kto ma ochotę, już od poziomu bursztynowego. Tak, taka energia dnia dla każdego z nas. Później zapraszam wszystkich na Facebook, na grupę zamkniętą Mistyczny Ogród u Lili, dopisek społeczność. Tam jest, słuchajcie, mnóstwo wiadomości dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać duchowo, dla wszystkich, którzy chcą mieć więcej informacji. Jeżeli chodzi o astrologię na przykład, to tam wstawiam czy to filmiki, czy to posty kilku astrologów, których mam już sprawdzonych, których lubię bardzo też sama, korzystam z ich usług, z ich wiedzy, także polecam z serduszka, tam możecie zobaczyć więcej. Pamiętajcie, Mistyczny Ogród u Lili, dopisek społeczność na Facebooku, grupa zamknięta, bardzo bezpieczna, zapraszam każdego. Przy wejściu proszę odpowiedz na te 2-3 pytanka, które tam są, żebym wiedziała, że wiesz, po co przychodzisz do tej grupy. Oczywiście zapraszam Was także do oglądania, tubuszowania na kanale, jest mnóstwo playlist ciekawych, więc warto. Idźmy może już pomalutku do kropelki astrologii, bo dużo mam, słuchajcie, dzisiaj do opowiedzenia. Dużo się dzieje w tym tygodniu, tydzień niezwykły. Zacznijmy od początku. Idziemy od 20 grudnia i teraz tak, słuchajcie, ja tu będę zerkać, bo tu jest tyle informacji, muszę podglądać. 19 grudnia mamy, słuchajcie, niezwykłą pełnię, pełnię grudniową, która wnosi niezwykłe możliwości. Jest to pełnia nazywana przez wielu pełnią na przykład księżyca długiej nocy. To już ostatnio Wam tutaj troszkę mówiłam, dębowym księżycem, księżyc wilków, księżyc długich nocy, to już powiedziałam tak, księżyc zimowy, słuchajcie, i księżyc trzaskających drzew. Tak, przypomniało mi się właśnie, że już w ostatniej kropelce o tym mówiłam. I ta pełnia, słuchajcie, ona daje niezwykłe możliwości, bo jak każda pełnia, oczywiście to jest czas, kiedy wszystko wychodzi, jakby się takie robi bardziej jasne, bardziej oczywiste, wychodzi jakaś prawda, wychodzi, przychodzi nam zrozumienie, wszystko zaczyna być takie bardziej jakby nabrzmiałe, uwydatnione, prawda? Więc jest to czas też, żeby poszukiwać planów, poszukiwać tej świadomości, co ja chcę dalej robić, w którą stronę chcę pójść. To się jakby zaczyna wtedy krystalizować i układać lepiej. Zaczynamy widzieć, rozumieć, ale też oczywiście wiele osób odczuwa pełnię w sposób negatywny. Jest to czas, kiedy ciężko się śpi, kiedy te myśli się tłuką po tej głowie, prawda? Kiedy dużo się dzieje, kiedy te energie są takie burzliwe. A do tego, słuchajcie, 19 grudnia wchodzi nam Wenus w retrogradację, więc tutaj dużo się będzie działo. Już trochę o tym mówiłam w poprzedniej kropelce, zaraz też przypomnę.
No i oczywiście ta kwadratura Saturna do Urana, ona sprawia, że im bliżej końca grudnia, tym bardziej jest nasilone to tarcie między tym starym a nowym. Summa summarum, w okolicach tej pełni, czyli powiedziałabym 18, 19, 20, no i później niesamowity dzień 21, słuchajcie, przesilenie zimowe. Tutaj w tym czasie ja bym uważała bardzo w relacjach, w związkach, żeby nie wyskoczyć za bardzo, żeby nie próbować na siłę jakby przewalczyć czegoś, albo próbować na siłę przesadzać stare drzewa, jak to mówią, prawda? Żeby nie próbować zmuszać innych do otwarcia się na nowości, jeżeli oni bardzo tak gdzieś są jeszcze w tych wcześniejszych sposobach myślenia, bo to się nie uda. To jest po prostu takie, to nie jest dobry czas na to, takie przewalczanie właśnie. Jeszcze, aha, no właśnie, jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. To jest kosmiczne. Mars wszedł nam do Strzelca, właśnie tak się zastanawiam teraz, którego? 13. 13 Mars wszedł do Strzelca ze Skorpiona i w tym Strzelcu pozostanie do któregoś tam stycznia, więc dosyć długo. Ogień, słuchajcie, ogień w ogniu, tak jak mówię, plus do tego ten Saturn, tej kwadraturze do Urana, uważajcie, po prostu, żeby nie zaogniać niektórych rzeczy w rodzinach, na przykład przy tych tam spotkaniach rodzinnych. Czasem lepiej się ugryźć w język, wycofać z jakiejś zaognionej dyskusji, no jeżeli się nie chce po prostu wchodzić w konflikt, bo te energie będą ku temu sprzyjać. Tak samo w relacjach, związkach, ta Wenus retrogradująca będzie sprawdzać nas i nasze związki. Słuchajcie, ten czas, i to jest też Wenus retrogradująca gdzieś chyba do końca stycznia, jak dobrze pamiętam, ona będzie uwydatniać też to, co w związkach jest cudowne. Związki rokujące będą się utrwalać, związki, słuchajcie, takie, które nie rokują, zaczną się uwydatniać te negatywne rzeczy, zaczną się uwydatniać te pęknięcia, jakieś pretensje z przeszłości, to wszystko zacznie wychodzić, no i może dochodzić do rozłamów w związkach, dlatego mówię, uwaga tutaj, żeby po prostu nie iść w zaparte jakby, prawda? Jeżeli ci zależy na tej relacji, jakiejkolwiek, to nie musi być związek romantyczny, jakiejkolwiek relacji, jeżeli ci tu zależy, jeżeli chcesz, żeby to przetrwało, tu trzeba też wpuścić troszkę tej świeżości uranowej do siebie, nie tylko wymagać innych od tego, żeby odpuścili, żeby coś zrozumieli, ale też u siebie też wpuścić troszkę tej uranowej świeżości, nowości. Tak, 21, idę może tu, pełnia oczywiście, połączę ją razem z 21, bo to jest przesilenie, słuchajcie, zimowe, niesamowity czas, wow, ja mam ciary od razu. 21 będziemy w księżycu ubywającym, fakt, ale słuchajcie, ten czas tej pełni, ona jeszcze będzie troszeczkę działać, bo to jest 19, 20, 21, 3 dni później to będzie jeszcze ta energia pełni. Do tego to przesilenie zimowe i tu słuchajcie, to jest genialny czas, żeby pozwolić sobie, bo mnie nieraz pytacie jakieś rytuały, jakieś te, co można robić. No cudowny czas, słuchajcie, żeby pozwolić sobie na to, by usiąść na chwilkę, stworzyć sobie taką listę wdzięczności, co mi się już udało dokonać, co mi się już udało zrobić. To jest taka pełnia, na jaką sobie pozwalamy, czyli pełnia zrozumienia, pełnia dostrzeżenia tego, co mi się już udało, prawda, jak pięknie. I napisać tą listę wdzięczności jakby do siebie samej, siebie samego, możesz do kogoś oczywiście, co ci się już udało i sobie podziękować, komuś podziękować, pisząc to po prostu. Kolejna rzecz, pomedytować, pozastanawiać się, poddać refleksji, pozwolić sobie, żeby ta prawda pełni przyszła do nas, prawda? Żeby zrozumieć pewne rzeczy. Kolejne, oczywiście, kolejny temat, intuicja. Tutaj intuicja będzie w tym tygodniu mega ważna, będzie nas pomagać, będzie nam pomocna. Jeszcze do tego, słuchajcie, 26 grudnia wchodzimy w trzecią kwadrę, a trzecia kwadra jest właśnie związana z ubywającym księżycem. Oczywiście możemy
wyrzucić pewne rzeczy, oczyścić się, prawda? Oczyścić się z negatywnych emocji, wyrzucić stare jakieś toksyczne rzeczy z siebie, żeby przestały szkodzić, spojrzeć świeżym okiem i pozwolić sobie intuicji, żeby intuicja nas prowadziła. Oczywiście w okolicach, słuchajcie, i pełni księżyca, tej niezwykłej, i później jeszcze też tego 21 grudnia 2021 roku, zobaczcie, jaka data niesamowita, taki portal niezwykły energetyczny, można wszystko zmienić i w pełni, i właśnie w to przesilenie możemy ładować, słuchajcie, nasze minerały, nasze biżuterię, nasz dom, czyli oczyszczanie i przy tym ładowanie piękną energią. Można oczywiście wystawiać minerały na księżyc, na pełnię księżyca, można wystawiać też na słońce te, które są bardziej słoneczne, i oczywiście także zasilać własną energią, po prostu z intencją, biorąc do rąk te biżuterię na przykład, czy kolczyki, czy pierścionki, czy co chcę powiedzieć, bransoletki na przykład, prawda, cokolwiek co nosisz, czy nawet zegarek, żeby naładować to piękną, pozytywną energią, twoją intencją, to czego pragniesz, właśnie intencje. To nie jest znów, kochani, fakt, ale jest to tak niezwykły czas, tutaj ten pełniowo-przesileniowy, że jest to dobry czas, żeby tworzyć mapy marzeń, żeby sobie to spisać, żeby sobie to rozrysować, żeby pozwolić sobie na takie zastanowienie się, czego ja pragnę, co chcę zdziałać przez następny czas, w następnym roku, w następnych miesiącach. I oczywiście kolejna rzecz, jak najbardziej, kochani, tworzenie afirmacji. To jest piękny czas i w pełni, i w tym właśnie przesilenie zimowe, kiedy możemy sobie stworzyć jakąś afirmację. Oczywiście możesz ją gdzieś znaleźć, możesz ją wyczytać gdzieś, prawda? I to jakaś taka afirmacja, która będzie tobie pomagać jakby w osiągnięciu twoich celów, twoich marzeń, twoich pragnień kolejnych, które masz tam na liście do zrealizowania. Tak, jest to cudowny czas, słuchajcie, jest to wyjątkowy czas. Ja zawsze mówię, do tego jeszcze ta magia świąt, to wszystko sprawia, że tutaj dobrze jest pozwolić sobie właśnie na jakąś zmianę, na wprowadzenie czegoś świeżego, czegoś nowego. Ja zawsze mówię, chcesz uzyskać nowe rezultaty, świeże rezultaty, lepsze rezultaty, zmień coś w swoich działaniach, w myśleniu, w zachowaniu, w podejściu, rezultaty też będą inne. Kochani, chyba tyle w tej kropelce astrologii. Oczywiście dzieje się dużo więcej, dużo więcej, ale tu zapraszam po szczegóły. Tak jak mówiłam, grupa zamknięta na Facebooku Mistyczny Ogród u Lili, dopisek społeczność, i tam znajdź sobie kropelka astrologii, taka zakładka, tematy. Tam jest tego naprawdę mnóstwo. Na bieżąco dodaję praktycznie codziennie nowe rzeczy astrologiczne. Tak, czy z rekomendacji, co ja bym chciała wam ci zarekomendować? Kochani, nie będę z niczym nowym wyskakiwać, bo koniec roku, wiadome, tutaj polecę wam znowu, wracając, magia księżycowa, tylko ostatnio zapomniałam wam przypomnieć, że to jest stara książka, teraz ma inną okładkę, jasno-niebieską, piękną, także żebyście się nie zdziwili. I z tej książeczki jeszcze, bo mówiliście, żeby jakieś rytuały, słuchajcie, właśnie w ten czas świąteczny, w okolicach pełni można to zrobić, ewentualnie przy tym przesileniu zimowym jak najbardziej, stworzyć sobie taki, zobaczcie, tu jest narysowany róg obfitości. Robi się to w jakiejś kolorowej bibułki, kolorowego papieru, można ładnie przyozdobić oczywiście, sklejamy rożek, czyli bierzemy sobie, robimy taki trójkącik, zrobimy taką tubkę, która się kończy w taki rożek, zobaczcie jeszcze raz, prawda? I tutaj wkładamy piękne rzeczy, jakieś coś błyszczącego, a jedzenie, mandarynki, słodycze. To ma być róg obfitości, który dzięki temu, że to ustawisz sobie gdzieś na przykład w takim miejscu na widoku gdzieś, prawda, przyciągasz dzięki temu bogactwo, obfitość do swojego życia, zapraszasz jakby tą obfitość, to bogactwo. Zachęcam tutaj do korzystania z kolorów złotych, czerwonych właśnie, bo to jest czas, tak jak tu w tej książeczce właśnie są informacje, już wam powiem, właśnie w okolicach tej pełni, tego przesilenia zimowego, krwista czerwień, słuchajcie, biel, elementy czerni także takie jak zawsze, prawda?
jakieś takie do tego kwiaty, typu właśnie ostrokrzew, gwiazda betlejemska, kaktus bożonarodzeniowy, prawda? Angielski bluszcz, świerk, jemioła, oczywiście wszystkie te zimozielone świerki, sosny, to wszystko, słuchajcie, jak się to połączy, ten zapach, i żeby sobie stworzyć właśnie taką fajną dekorację i przy tym patrzeć później na to i myśleć, ach, taka obfitość do mnie płynie, takie bogactwo tutaj u mnie, wokół mnie, prawda? Zobaczcie, jak to tu jest pięknie pokazane. Także polecam tą książkę, ona jest fajna, ona ma fajnych dużo informacji, zobaczcie, jaka gruba, a jest naprawdę, była przynajmniej w dobrej cenie, mam nadzieję, że jeszcze jest, nadal polecam, słuchajcie. Nie będę nic zmieniać i słuchajcie, znowu kolejny raz, bo rok się kończy, polecam wam Czaromarownik, jest naprawdę świetny. Tutaj już trzeba patrzeć, czy cena jest jeszcze fajna, bo były promocje, dlatego wam tak polecałam. Piękny w środku, mnóstwo też fajnych informacji. Kto lubi, kto jest ciekawy takich astrologicznych właśnie tematów, jakichś różnych fajnych artykułów, artykulików. Ja uwielbiam go, korzystam właśnie takie zapiski, żeby robić na bieżąco, prawda, o spotkaniach indywidualnych i tak dalej, także każdemu polecam. Jeżeli chodzi, kochani, jeszcze tu... Dobrze, kochani, to jeszcze może karty wam pokażę, które będą używane w tym tygodniu. Przecudowne Mystical Moments, Tarot of Mystical Moments, czyli Tarot Mistycznych Momentów. Będę używać oryginalną wersję i kieszonkowe wydanie jako dopytanie. Będę używać oczywiście moich ulubionych kiperków. Tak, te karty się nazywają Gilded Reverie, to są lenomartki, ja kompletnie nie mam pojęcia o lenomartkach, ja ich używam jako karty wyroczni i karty numerologiczne, bo są z cyferkami i oczywiście nasze piękne, opiekuńcze, fantastyczne karty także się pojawią. No pojawią się jeszcze karty inne, słuchajcie, magiczne karty wróżek i tak dalej, dużo ich zawsze, jak zawsze w tym tygodniu także. Dobrze, kochani, to tyle. Życzę wam wszystkiego dobrego na święta. Zapraszam was oczywiście do oglądania innych materiałów, pozostałych materiałów, do buszowania po playlistach. Niedługo pojawią się też materiały na rok 2022, także zapraszam. No a dzisiaj zapraszam do horoskopów tygodniowych w pojedynczych znakach, tak jak ostatnio to robimy. 26 grudnia. Zapraszam, kochani. Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku bliźniąt, w Słońcu, Księżycu i w Ascendencie na czytaniu na magiczny tydzień świąteczny 26 grudnia. Witajcie, kochani, na waszym czytanku. Zobaczmy, co tu u was w tym tygodniu pięknym, magicznym się szykuje. Ok, czyli bliźnięta w Słońcu, w Księżycu i w Ascendencie. A jak ktoś przychodzi z innej planety, to też witamy. Tak jest. Okej, dobra. Temat, to co przychodzi z przeszłości, ewentualnie dla kogoś to, co pojawia się nowego. I mamy arcykapłana, od razu mi się tu rzucił znak zodiaku byk, słuchajcie, więc dla kogoś czuję, że to jest ważne. Oczywiście może to być temat małżonka, małżonki, stałego związku, takiej relacji trwałej. No też czuję na podłożu duchowym. Okej. Ale oczywiście mogą to być zupełnie inne te rzeczy, tematy, jak to arcykapłan, jakaś wiedza może jakieś zasady, reguły, które powrócą, czemuś się będzie trzeba przyjrzeć. Tu dla kogoś może temat, słuchajcie, rodziców może powrócić i tutaj jakieś ważne tematy, też to czuję, małżeństwa jak najbardziej. Dwie buławy jako temat ważny dla bliźniąt, czyli takie podjęcie decyzji, co ja robię dalej, w którą stronę pójdę. Czy zostaję tu, gdzie jestem, czy idę w innym kierunku, w nowym kierunku, prawda? Okej, zobaczmy w relacjach, związkach, co tu dla bliźniąt. Karta kochankowie, wasza karta bliźniąt, wasz patron wielkich arkan, czyli w relacjach, związkach będą się działy ważne rzeczy w tym tygodniu i bliźnięta mają podjąć ważną decyzję, która będzie
Biła jakby na następne lata. Dobra, idźmy dalej. Dobra, idźmy dalej. Dopytamy. Wow, w sprawach finansowych, zawodowych, jakieś szkolnictwo tutaj poza domem, jak ja to mówię, kochani, tu ewidentnie jakieś szczęście, jakieś spełnienie marzeń, coś się tu zadziewa, co przybliża ciebie w ogromnym stopniu do spełnienia marzenia jakiegoś w tym obszarze. Dobra, rada na ten tydzień: 7 kielichów, czyli zdecydowanie, zdecyduj się, bliźniaczku. 7 kielichów, zaraz dopytamy, jaka ta karta jest piękna tu w tej talii. Okej, zobaczmy tutaj. Tu może być oczywiście, tu jest energia dla jednych bliźniąt, coś, co odchodzi do przyszłości już, dla innych z Was, co się będzie zadziewać w tym tygodniu. Wszystko zależy, w którym momencie ta Wasza historia jest teraz, w którym momencie się rozgrywa, tak? Zadziewa. Okej. Tak, dobra, idźmy tu. Dobrze. Mamy kartę arcykapłanki, 5 buław i 3 buławy. Ewidentnie mi to pokazuje, jakby bliźnięta w tym momencie poszukiwały właściwego wyjścia z sytuacji, starały się podjąć decyzję w jakimś temacie, próbowały jakby zajrzeć za woal tajemnicy jakiejś, czyli no, ktoś tu z Was może miał kontakt z osobą taką jak ja, na przykład na sesji indywidualnej. Ewidentnie to tutaj czuję, chcąc jakby dowiedzieć się więcej, prawda? I teraz po tej wiedzy, która już przyszła, jest pokazane 5 buław, czyli albo może Ty osobiście masz dużą intuicję, potrafisz kartami się posługiwać na przykład, i tutaj była jakaś rozmowa, żeby pójść w którąś stronę, jakąś decyzję podjąć. I teraz jest takie strategiczne zastanawianie się, jak ja mam to wszystko zaplanować, rozplanować, zrobić, jak zawalczyć, żeby się to udało, prawda? To coś, bo tu dla każdego bliźniaczka też będzie coś innego. Co jest moim marzeniem? Co jest tym spełnieniem? 3 buławy. I w którą stronę chcę iść? Kiedy ja chcę iść? Czy już chcę iść? I tutaj jest pokazane 3 buławy, nie czekaj, już działaj, bo słuchajcie, takie czekanie na najlepszy moment można się nie doczekać. Tu chodzi o to, żeby już działać. Tak. Okej, dobra, idźmy dalej. Weźmy sobie opiekuńcze karty najpierw. Wdzięczność. Chyba znak baranka też miał tą kartę, jak dobrze pamiętam. Wyrażaj swoją wdzięczność. Okazywanie wdzięczności innym może być źródłem radości, czyli takie po prostu codzienne pokazywanie tej swojej osobie, czy to żonie, czy to mężowi, czy to przyjaciółce, przyjacielowi, czy nie wiem, dziecku, czy rodzicom, czy w pracy, prawda, współpracownikom, komu by nie było, jak ktoś coś robi fajnego dla ciebie. Pokaż wdzięczność, bo to zawsze generuje jeszcze więcej tej fajnych rzeczy, które zadziewają się w Twoim życiu. Okej, zapytajmy tutaj tych magicznych kart, bo czas magiczny. Tutaj bliźnięta wyruszają w jakąś podróż. Ewidentnie, słuchajcie, jest jakaś podróż dla Was, dlatego że macie kartę arcykapłanki, która właśnie poszukuje, prawda, miejsca, gdzie się może udać. Znowu 5 buław, to jest właśnie takie strategiczne analizowanie, kombinowanie, prawda, jak to zrobić, czyli taka burza mózgów, powiedziałabym. 3 buławy to jest właśnie chęć wyruszenia, prawda, w nowym kierunku, zostawienia tego wszystkiego, co było wcześniej ze sobą, chęć zmiany, chęć poprawy, chęć spełnienia jakiegoś marzenia. I tu jest pokazane, że ta wyprawa będzie wymagać od ciebie odwagi i tego, żeby włożyć jakieś swoje zaangażowanie, swoją siłę w to, siłę w woli także, prawda? Ale też jest pokazane, podejmij się działania, pamiętaj, że to
spełnienie marzeń, i tu zobaczcie, to jest 9 kielichów, ono tylko się zadziewa tym ludziom, którzy próbują, którzy wychodzą z działaniem, którzy wychodzą z akcją, prawda? Tym, którzy są odważni, tym, którzy działają. Tylko ten ktoś może spełnić sobie marzenie, uzyskać to, co chce uzyskać, prawda? Ktoś, kto działa, ktoś, kto jest aktywny, więc jest pokazane, ruszaj do przodu, nie zastanawiaj się tu, absolutnie. Okej, znak zodiaku, który ja tutaj jeszcze bym... No tu ewidentnie mi na razie wybijałem, słuchajcie, te bliźnięta i znak byka i rybki, i pojawiły się rybki, znak ryb. Może to też być, słuchajcie, ta mistyka mi się tu pojawia, bo tam ta arcykapłanka, tutaj ta mistyka, więc rybki. Gdzieś tutaj może właśnie poszukujecie, może oglądacie dużo takich czytań jak to, na przykład poszukując jakiejś podpowiedzi, informacji dla siebie, i to będzie ważne dla Was w tym tygodniu, żeby właśnie szukać tych informacji, dlatego że macie szansę znaleźć. Tak? Ta przygoda, ta podróż, ta wyprawa wasza właśnie może być właśnie po wiedzę, bo macie arcykapłana, czy arcykapłan szuka wiedzy, prawda? No dobrze, dobrze, idźmy dalej. Weźmy sobie teraz te karty. Okej. Bliźnięta w tym tygodniu. Macie kartę, słuchajcie, piękną. Tą kartę chyba też baranki, jak ja pamiętam, miały. Jest czterolicna koniczynka, jest dwójeczka, jest też szósteczka. Czyli słuchajcie, jeżeli w związkach, w relacji wcześniej było jakoś słabiej, to tutaj jak najbardziej do harmonii, do równowagi jesteście w stanie doprowadzić, ale własnym działaniem, bo dwa to jest zawsze ja działam, prawda? Ja rozmawiam, ja próbuję, ja jestem aktywny tutaj. Szóstka to jest też aktywność, to jest działanie, to jest właśnie, to jest dom, to jest rodzina, to jest miłość, to jest równowaga, to jest harmonia. I tutaj znowu mamy szósteczkę bliźniąt, kochanków, widzicie, powiedziałam bliźniąt. Kochankowie, bardzo mi z tą kartą to tutaj współgra. Czyli ewidentnie w tym tygodniu będzie ważna komunikacja z innymi, taka fajna komunikacja w celu doprowadzenia wszystkiego do równowagi, do harmonii, żeby było fajnie, żeby było przyjemnie. No i ta czterolistna koniczynka pokazuje, że w tym tygodniu, zobaczcie, nad finansami, coś tu dobrego w finansach się może zadziać u bliźniąt. Jakieś spełnienie marzeń, jakieś szczęście, jakieś pieniądze może dodatkowe, słuchajcie. Jak najbardziej jest pokazane, żeby tutaj, ja bym powiedziała, jeżeli masz, lubisz czasem zagrać w coś, to spróbuj. No i tu zobaczcie, jest cyfra 2, jest cyfra 6, jest cyfra 26, więc może to dla kogoś, ta cyfra 6 się powtarza nam i dwójka też nam się powtarza. I tu jest karta sprawiedliwości, czyli to jest jakby prawo przyczyny i skutku, jakby jakieś karmiczne prawo, jakby jakieś karmiczne sytuacje się zadziewają. Może coś się kończy, no bo dziewiątka karmicznego, prawda? I tutaj wchodzą jakby nowe energie, jest szansa na zmianę, i to na dobre, na dobrą zmianę, na dobrą zmianę, to miałam na myśli. Dwie buławy, co tu za decyzje? No ta decyzja to jest ewidentnie ogromna, słuchajcie, bo macie kilka kart, które mówią o decyzji, które mówią o tym, by się zastanowić, by przemyśleć, by sięgnąć po tą gwiazdę, która ci się najbardziej marzy, prawda? Piękna ta karta jest, dobra, zobaczmy tu do tej karty najpierw. Król buław, czyli czasem warto zaryzykować, czasem warto pozwolić sobie na to, by sięgać wyżej niż wydaje nam się, że możemy sięgnąć, prawda? Ale to też pokazuje, idź za głosem serca, idź za głosem tego pragnienia wewnętrznego, daj się poprowadzić tej swojej wewnętrznej, temu swojemu wewnętrznemu światłu, zobaczcie, daj się temu poprowadzić, bo to cię doprowadzi do spełnienia marzenia, do tej gwiazdy, która jest dla ciebie wymarzona właśnie. Dwójka buław, co tutaj jeszcze? Mag, czyli tak naprawdę to, jaką podejmiesz decyzję, będzie miało ogromny wpływ na dalsze twoje życie, ale też trzeba tu wziąć odpowiedzialność, podejść rozsądnie, podejść konkretnie, zadziałać, prawda? Brać byka za rogi, póki kuć żelazo, póki gorące, prawda? Póki to wszystko tutaj jest aktywne, te energie będą cię bardzo wspierać w tym tygodniu.
Mam takie poczucie, jakby bliźnięta miały podjąć decyzję pomiędzy tym, zostaję tu, czy idę dalej. Może tu dla kogoś być temat wyprowadzki, przeprowadzki, może zmiana pracy i z przeprowadzką, a może zmiana po prostu departamentu, w którym się pracuje. Może zmiana miasta, może zmiana mieszkania, może zmiana kraju nawet. Słuchajcie, bardzo dużo tu różnych rzeczy czuję dla was. Paść pentakli w relacjach, związkach, więc tu może jakieś dobre wiadomości, jakieś wiadomości, życzenia oczywiście, bo ten tydzień taki piękny pod tym względem, więc dużo będzie przekazu, będzie trzeba, zadzieje się coś, czym się będzie trzeba zająć, trzeba będzie tego podejść konkretnie i zdecydowanie, ale jednocześnie jest to tydzień, który bardzo dużo nauczy ciebie i też zachęca ciebie, żeby się uczyć pewnych rzeczy względem relacji, związków, żeby jakby nie poprzestać na tym, co już wiem, tylko żeby tu rozwijać ten temat, bo to przyniesie ci wyraźne korzyści. I zobaczcie, mamy kartę arcykapłana i mamy kartę świat, czyli jakaś zasada, reguła, z którą przyszło ci być, żyć bardzo długo, ewentualnie może to być jakaś osoba i tutaj widać zakończenie cyklu, wejście w nowy jakby cykl z tą osobą, czyli może być tak, że w związku coś się będzie zmieniać, będziecie wprowadzać nowe zasady, nowe reguły w związku jakimkolwiek, w relacji jakiejkolwiek, może zostawić jakieś stare po prostu przyzwyczajenia ze sobą i pójście w nową stronę. No i karta świat właśnie pokazuje, słuchajcie, tę przeprowadzkę też, którą ja mówiłam, to takie jakby chciałam powiedzieć bujanie po świecie, no dosłownie tak czuję, czyli zostawiam to, co stabilne, zostawiam to, co tutaj już puściło korzenie, lecę w świat dalej, prawda? I siedem pentakli, pamiętaj, że to zajmie ci trochę czasu, że nie od razu Kraków zbudowano, jak to mówią, więc tutaj ewidentnie jest pokazane, trochę będzie trzeba nad tym popracować. Bardzo chciała ta karta jeszcze wypaść. Cztery buławy tutaj w tym obszarze. Czuję, że będziecie bardzo brać pod uwagę rodzinę, ale rodzinę, żeby było stabilnie, rodzinę, żeby było wesoło, żeby było radośnie, żeby było przyjemnie, żeby tu się wszystko zmieniło na lepsze jakby, i to jest wejście na wyższy poziom, pójście dalej, pozwolenie sobie na to, żeby tu się coś rozwinęło, bo masz cztery buławy, a tam było pięć buław, czyli ewidentnie zostawiacie strefę komfortu ze sobą i chcecie iść w nową stronę, w nowym kierunku, coś zmienić, coś poprawić, prawda? Fantastyczne, słuchajcie, fantastyczne czytanko. Ojejku, dobra, następne karty bierzemy. Co tutaj dla bliźniąt w tym tygodniu? Pokażcie mi kiperki dla bliźniąt w tym pięknym tygodniu. Co tu mamy? Słuchajcie, jakieś niespodziewane pieniążki, więc to, co mówiłam, pamiętacie? Czterolistna kończynka, ta karta jest rewelacyjna, więc bliźnięta, i też macie kolejną kartę, która mówi właśnie o docenieniu. Może jakaś premia, może coś tutaj faktycznie na święta, może ktoś coś dostanie ekstra. No, karta sprawiedliwości też mówi o rozprawach sądowych i jakichś sprawach, które się zadziewają, i tu może jakby się zakończyć, dokończyć ten temat i się ucieszysz, bo się dowiesz, że na twoją korzyść się wszystko rozstrzygnęło, też tak może być jak najbardziej, ale też czuję tutaj jakieś docenienie, jakieś właśnie finansowe wsparcie, jakaś nagroda finansowa, jakieś pieniądze dodatkowe, może wygrana. Słuchajcie, próbujcie, może ktoś ci też zwrócić pieniądze, jeżeli był ci dłużny, więc też fantastycznie. Ok, zobaczmy jeszcze w miłości, ale macie piękne czytanko, kochani, piękne. Prawdziwa miłość, czyli albo masz przy sobie kogoś, kogo możesz nazwać prawdziwą miłością, albo w tym tygodniu możesz kogoś takiego poznać, ewentualnie też tak czuję dla kogoś, ktoś tu może poczuć, że prawdziwa miłość dla tej osoby to jest na przykład podróżowanie, bo tutaj mamy tą kartę podróżowania, tu jest karta świat, czyli może ci się zamarzy właśnie wyruszenie, poszukiwanie czegoś, pójście, prawda, za swoim głosem wewnętrznym, i chęć zmiany, chęć pójścia dalej. Prawda ukryta dla ciebie, czy coś, czego nie wiesz?
Ktoś tutaj się leczy, ktoś tu dochodzi do siebie. I tu ta karta 7 pentakli też mi o tym mówi. W ogóle kilka kart tu już o tym mi mówiło. Tu mamy potwierdzenie, czyli to jest czas na uzdrowienie. Może związku, może relacji, może ciebie, twojego wnętrza. Ewidentnie dobry czas, żeby zadbać o siebie, o swoich bliskich, tak jak mówię, o relacje, jakie by one nie były, czyli fajna komunikacja niech jest, fajna wymiana, odpuszczenie pewnych kwasów, które są zbędne i takie zatroszczenie się, żeby było właśnie, żeby było fajnie, żeby było sympatycznie. Kochani, tu jest mnóstwo miłości, jest pokazana miłość bez unconditional, czyli bezwarunkowa miłość. Jest pokazane przyciąganie, pociąganie, pasja, jest pierścionek zaręczynowy, więc ktoś tutaj będzie wchodził na wyższy poziom relacji, wchodził w związek zaręczyny, słuchajcie, oświadczyny. No tak, mamy tutaj dwie karty, które mówią o ślubie, o weselu, o formalnym związku, więc może też ktoś z was będzie rozmawiał na te tematy w tym tygodniu. Pamiętajcie też o miłości własnej, bo ta karta też o tym wspomina. Tydzień macie przepiękny, po prostu macie tyle tutaj możliwości, słuchajcie, łapcie te możliwości, jak będą przychodzić i próbujcie swojego szczęścia w tym tygodniu, albo żeby z kimś porozmawiać, z kim baliście się porozmawiać na przykład, albo żeby poprosić o podwyżkę, o, bo może w tym tygodniu akurat się uda. Poszukać innej pracy, może faktycznie się uda w tym tygodniu znaleźć, puścić lot na loterii, rozumiecie, po prostu łapcie, kombinujcie, próbujcie, bo w tym tygodniu ewidentnie sprzyja wam szczęście. Ok, i teraz jeszcze weźmy sobie te odpowiedzi, tak nie może, kto ma ochotę coś dopytać, to zapraszam serdecznie, 3 jak zawsze. Czyli pytanie takie konkretne, gdzie odpowiedź będzie tak, nie, może, dobry czas, niewłaściwy czas, takie sprawdzenie, prawda? Pierwszy, drugi, trzeci stosik, kto gotowy lecimy, kto nie gotowy zatrzymaj sobie. Pierwsza odpowiedź, zdecydowane nie, druga, tutaj mamy tak i trzecia, najpierw odpuść przeszłość. Dobrze, kochane bliźnięta, z mojej strony życzę wam pięknych, fantastycznych świąt. Życzę wam, żeby tutaj w tych relacjach, związkach, jakie by nie były, żeby wam się pięknie wszystko układało, porządkowało i niech te marzenia wam się spełniają. I życzę wam wygranej na loterii, albo takiej finansowej, pieniężnej, albo w życiu. Niech się pięknie każdemu tobie darzy. Wszystkiego dobrego.